Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Zaś jeżeli chcesz i możesz wesprzeć rozwój mojego kanału, wpłać symboliczną złotówkę na moją kanałową zrzutkę. Link w opisie filmu i na banerze kanału. Patryk był na granicy wytrzymałości. Od dawna nie ruchał. W jednym z wielu przypływów złości zerwał z dziewczyną. Ona o dziwo nie chciała już do niego wrócić, a na domiar złego niedługo potem zostawiła go dotychczasowa kochanka. Teraz był w potrzebie, a na horyzoncie nie było widać żadnej dziewczyny. Czuł wręcz, że jego potężna pała w każdej chwili może eksplodować. Przy każdej okazji walił konia, ale to nie mogło się równać z prawdziwym ruchaniem. Nie chciał też korzystać z usług cór Koryntu. Wystarczająco darmowych dziwek chodziło po ulicach, żeby miał za to płacić. Twarde postanowienie niepłacenia za seks robiło się coraz mniej twarde z każdym kolejnym dniem. Zaczął nawet przeglądać strony z prywatnymi anonsami. Natrafił na kilka ciekawych ofert, ale perspektywa zapłacenia minimum 100 zł skutecznie studziła jego zapędy. W końcu doszło do tego, że jądra mu spuchły i bolały go nieznośnie. W akcie rozpaczy zaczął pisać do swojej byłej dziewczyny. Ta jednak nie była do niego przyjaźnie nastawiona. Była kochanka, natomiast znalazła chłopaka. Patryk był zrozpaczony. Był wysoki i przystojny, ale teraz, gdy bardzo tego potrzebował, nie mógł znaleźć dziewczyny. Karina miała podejrzenia co do Patryka. Była niemal pewna, że zdradzał ją, gdy byli razem. Raz znalazła w jego spodniach puste opakowanie po prezerwatywie. Podejrzane wydawało jej się również to, że nie zawsze miał ochotę. Na nieszczęście dla chłopaka Karina była mściwa, bardzo mściwa i wredna. Jej babcia miała ogromną kolekcję starych książek. Postanowiła pozbyć się tych bezużytecznych, więc poprosiła wnuczkę o pomoc. Cały dzień przeglądały książki. Dosłownie każdy znalazłby coś ciekawego dla siebie. Od romansów po horrory i fantastykę, aż po książki naukowe. Dziewczyna kochała książki, więc świetnie się bawiła, pomagając babci. W pewnym momencie jej uwagę zwróciła mała książka, oprawiona w skórę. Wyglądała na starą, ale nie była zniszczona. Na okładce nie podano ani autora, ani tytułu. Karina otworzyła tajemniczą książkę. Jej oczom ukazały się opisy różnych zaklęć i rytuałów. Większość służyła zemście. Dziewczyna zamknęła książeczkę i schowała ją do kieszeni. Uprzejmość wobec byłego. Tak nazywało się zaklęcie, które wybrała Karina. Powodowało ono ciągłą erekcję i niewyobrażalną ochotę, połączoną z brakiem zainteresowania ze strony kobiet. Dziewczyna cieszyła się jak dziecko, rzucając je na Patryka. Jednak to jej nie wystarczało. Robiła dla niego wiele, gdy byli razem. Zaciskała zęby, próbując wyzbyć się swoich kompleksów i zahamowań. A on nie tylko tego nie doceniał, ale jeszcze ją zdradzał. Do tego był potwornie nerwowy i nie przyjmował krytyki. Zakochany w sobie narcyz. Kara musiała być większa niż starczący kutas i opuchnięte jaja. Na szczęście książka zawierała o wiele ciekawsze zaklęcie. Patryk jak zawsze po przebudzeniu zalogował się na Facebooka. Miał nową wiadomość. Otworzył skrzynkę odbiorczą. Okazało się, że napisała do niego Klaudia, dawna miłość z liceum. Na zdjęciach była jeszcze piękniejsza niż wcześniej.
Bolesna erekcja znowu dała o sobie znać, tworząc namiot w spodniach chłopaka. Dziewczyna proponowała spotkanie w swoim mieszkaniu. Patryk nie wierzył we własne szczęście. Nie dość, że sobie ulży, to jeszcze wyrucha taką dupę. Po omówieniu się wziął prysznic, elegancko się ubrał i wyszedł z Ulgą na spotkanie. Dziewczyna czekała u siebie. Podała Patrykowi dokładny adres, więc mężczyzna trafił bez problemu. Otworzyła od razu, gdy zapukał. Tuż po otwarciu drzwi dosłownie wciągnęła Patryka do swojego mieszkania. Ubrana była tylko w bieliznę. Czerwone stringi i kusy stanik sprawiły, że Patryk prawie wybuchł z podniecenia. Pragnę cię tu i teraz, wykrzyczała Klaudia i zaczęła całować przyszłego kochanka. Jedną ręką złapała go za krocze. Powoli rozpiła rozporek i wyjęła nagrzany sprzęt. Uklękła i zaczęła mu obciągać. Chłopak był w siódmym niebie. Nigdy żadna nie robiła mu takiego loda. Czuł, że za chwilę dojdzie i nagle jego ciało przeszło straszliwy ból. Dziewczyna wstała. Usta miała skąpane we krwi. Przeżuwała odgryzionego członka. Jej oczy były całe czarne. Na czole widniały małe rogi. A język, którym się oblizała, był kilka razy dłuższy od ludzkiego. Złapała swoją ofiarę i rzuciła nią o ścianę. Gdy Patryk odzyskał świadomość, był nagi i pozbawiony kończyn i języka. Leżał na łóżku. W pokoju stały Klaudia i Karina. Witaj, misiaczku, przywitała się uśmiechnięta dziewczyna. Poznałaś już Klaudię, prawda? Oczywiście to nie jest Klaudia, tylko demon. Żeński demon seksu, pomagający mścić się na niewiernych facetach. Wzięła długie igły i podeszła do Patryka. Moja przyjaciółka pozbawiła cię przyrodzenia, ale ją od razu zostawiła. Zawsze lubiłam się nimi bawić i dzisiaj zrobię to po raz ostatni. Dziewczyna ujęła w dłoń jądra ofiary. Uwielbiała ich delikatność. Teraz sprawdzi, jakie są w środku. Ze stolika, który stał obok łóżka, wzięła żyletkę, rozcięła moszne. Długą igłę wbiła w jądro i wyłuskała je z worka. W tym momencie podszedł demon. Delikatnie dmuchnął ogniem na skarb wbity na igłę. Karina zbliżyła lekko podgrzane jądro do nosa Patryka. Chłopak zaczął kaszleć i się krztusić. Dziewczyna wykorzystała okazję i szybkim ruchem wsadziła mu do ust igłę z przysmakiem. Mocno przytrzymała szczęki i puściła je dopiero, gdy miała pewność, że usta torturowanego były już puste. Następnie zmusiła go do zjedzenia drugiego jądra. Demon wbił rękę w dziurę po penisie. Wpychał ją coraz głębiej i głębiej. Patryk wył z bólu cały zapłakany. Karinie było go szkoda, gdyby nie to, że płonęła z nienawiści. Jej piekielna pomocnica wysunęła rękę z wnętrza ofiary, dłoń jednak nie była pusta. Trzymała w niej jelita nieszczęśnika. Wyjęła ich na tyle dużo, aby dosięgnąć nimi do ust torturowanego. Ścisnęła je mocno, a krew, zmieszana z fekaliami, oblała twarz chłopaka. Smród był niesamowity, jednak nie przeszkadzał dziewczynie rozkoszującej się w zemście. Gdy kolejna fala odchodów spadała na twarz umierającego, Karina sięgnęła po ostry nóż. Z szerokim uśmiechem na twarzy zaczęła obdzierać ze skóry bok niedawnej miłości. Patryk modlił się o śmierć, nie wiedząc, że demon magicznie podtrzymuje go przy życiu. Miał cierpieć, dopóki Karina nie zdecyduje, by to skończyć. Potem jego dusza będzie należeć do demona. Kilka godzin później szczęśliwa Karina wyszła z mieszkania, w którym dokonał się żywot jej byłego. Schowała swoją książkę do kieszeni, wiedząc, że żadnemu facetowi nie ujdzie na sucho i granie z jej uczuciami.